W tym nagraniu pokażemy sobie, w jaki sposób postępować w zadaniach, w których występują potęgi. Zadanie 15. Uzasadnij, że liczba 2 do potęgi 47, dodać 4 do potęgi 24, dodać 8 do potęgi 15 jest podzielna przez 13. I teraz tak, będziemy tutaj postępować podobnie jak w poprzednim nagraniu, to znaczy, jeżeli chcemy udowodnić podzielność tej liczby przez 13, to dążymy do tego, aby zapisać ją jako iloczyn 13 razy jakiejś innej liczby całkowitej. Czyli tak, przypiszmy sobie tę liczbę wpierw. 2 do 47, dodać 4 do potęgi 24, dodać 8 do potęgi 15, równa się. No i co tu można zrobić? Zauważmy na początek pewną rzecz. Czwórkę mogę zapisać jako 2 do kwadratu. Ósemkę mogę zapisać jako 2 do potęgi trzeciej. Tak więc zapiszmy właśnie w ten sposób czwórkę i ósemkę. Czyli tak, 2 do 47 przypisuję bez zmian, dodać. I teraz zamiast 4 zapisuję 2 do kwadratu. Nawias do potęgi 24. Analogicznie ósemkę zapisuję jako 2 do trzeciej, nawias i do potęgi 15. Równa się. No więc tak, co się robi w sytuacji, kiedy mamy potęgę do potęgi? Gdy mamy jakąś liczbę A podniesioną do potęgi X, i cała ta potęga jest jeszcze podniesiona do potęgi y, to wykładniki przez siebie mnożymy. Czyli a do potęgi x razy y. Czyli w naszym przypadku po prostu pomnożymy 2 razy 24 oraz 3 razy 15. Otrzymując w ten sposób. 2 do 44 przypisuję bez zmian. Plus przypisuję. 2 razy 24 to jest 48, czyli mam 2 do 48, dodać, 3 razy 15 to 45, więc 2 do 45 równa się. Co tu można dalej zrobić? W sytuacji, kiedy mamy dodawanie potęg o tych samych podstawach, to najczęściej wyciągamy po prostu największy wspólny czynnik przed nawias. No więc pytanie brzmi, co będzie największym wspólnym czynnikiem? Największym wspólnym czynnikiem będzie po prostu potęga o najmniejszym wykładniku. Czyli mówiąc prościej, tu mamy 47, tu 48, tutaj 45, więc wyciągamy najmniejszą z nich, tutaj mamy 45, więc wyciągamy 2 do 45 przed nawias. Czyli piszę 2 do 45. I teraz tak, zastosujmy sobie tę metodę, którą pokazałem w poprzednim nagraniu, abyśmy wiedzieli, co zapisać w nawiasie. Więc tak, do licznika zapisujemy 2 do 47 i dzielimy przez to, co wyciągnąłem przed nawias, czyli 2 do 45 plus przypisuję 2 do 48 do licznika idzie przez 2 do 45 dodać 2 do 45 przez 2 do 45. I teraz tak. Tutaj 2 do 45 się skraca, zostanie 1 i 1. I teraz co się robi w takiej sytuacji, kiedy mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach? W takiej sytuacji wykładniki odejmujemy. Czyli tak, 2 do 45 przypisuję. I tak, 47 odjąć 45 to będzie 2, czyli piszemy 2 do potęgi drugiej. Dodać, 48 odjąć 45 to jest 3, więc zapisuję 2 do trzeciej. Plus, no i tutaj 1 przez 1 to 1, więc zapisuję 1. Równa się,
2 do 45. No i tak, 2 do kwadratu to jest 4. 2 do trzeciej to jest 8. I plus 1 równa się 2 do 45 razy 4 plus 8 to 12 i plus 1 to będzie 13. I to już będzie koniec przekształceń, no bo widzimy. Zapisaliśmy wyjściową liczbę w postaci 2 do 45 razy 13. Więc w rozkładzie na czynniki występuje 13. Zatem cała ta liczba na pewno jest podzielna przez 13. Ok, przejdźmy do kolejnego zadania. Zadanie 16. Wykaż, że liczba 7 do 50 dodać 7 do 48 jest podzielna przez 350. Będziemy działać tutaj tak samo jak w poprzednich zadaniach, czyli 7 do 50 dodać 7 do 48 zapiszemy sobie jako 350 razy jakaś liczba całkowita. Więc tak, przypiszmy sobie 7 do 50 dodać 7 do 48. No i tutaj co można zrobić? Zrobimy tutaj to samo, gdy mieliśmy sytuację taką jak tutaj. Czyli dodawanie potęg o tych samych podstawach, wyciągnęliśmy potęgę z najmniejszym wykładnikiem przed nawias. Tutaj zrobimy to samo. Czyli wyciągamy przed nawias potęgę z najmniejszym wykładnikiem, czyli tutaj 48. Czyli piszemy 7 do 48 i w nawiasie zostanie 7 do drugiej dodać 1. Jeżeli tego nie widzimy, dlaczego tutaj jest 7 do drugiej plus 1, to proponuję sobie rozpisać za pomocą tej metody, którą prezentowałem wcześniej. Czyli mamy tak, 7 do 48 i w nawiasie będziemy mieli 49 plus 1. Czyli 7 do 48 razy 50. 49 plus 1 to jest 50 oczywiście. No i tak. Tutaj mamy udowodnić podzielność przez 350, a na razie mamy 50. Możemy zauważyć, że 350 to jest inaczej 7 razy 50. Czyli jeżeli byśmy uzyskali jeszcze siódemkę, tutaj aby zapisać iloczyn 7 razy 50, no to to byłby już koniec dowodu. Jak ją teraz uzyskać? Oczywiście stąd. Zabierzemy sobie jedną siódemkę, czyli tak, 7 do 48 zapiszemy sobie jako 7 do 47 razy 7. I razy 50 dopisujemy. No czyli już mamy 7 razy 50, to będzie 350, czyli ostatecznie 7 do 47 razy 350. I to już jest koniec dowodu, ponieważ mamy tutaj 350. No i komentarz. Liczba 7 do 50 dodać 7 do 48 jest podzielna przez 350. No bo zapisaliśmy tę sumę jako iloczyn 350 i jakiejś liczby całkowitej.